Ruch jest potrzebny do wszystkiego. Do wszystkiego, do każdego układu w ciele człowieka. Wpływa bardzo korzystnie na odporność, na wydolność organizmu, bo dzieci uczą się przez obserwację, tak? Czyli jeżeli rodzic będzie przy tym telefonie, przy tym tablecie, przy tym laptopie przez pół dnia, no to dziecko nie będzie też inne, prawda? Że kreatywność nie jest geniuszem chwili, ale uporządkowanym procesem generowania pomysłów. Więc no już mamy zabawę, że no nie trzeba dużo, parę kresek, prawda, podpisów, troszkę kolorków i mi się to bardzo podobało. Tak? Jak to jest coś fajnego i się go zastosuje w domu, to jest czymś takim wow, nie? Taką fajną radością dla dzieci. Bo jednak ten problem z nadwagą, z otyłością pojawia się coraz częściej, z cukrzycą, z tymi innymi takimi cywilizacyjnymi chorobami. Ważne, żeby nie być samej w tym. No to fajnie, razem z moim mężem będziemy bardziej o to dbać. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale Bez Brain w serii Trenerzy Umysłu, rozmowy z ekspertami, gdzie jak zawsze ja i mój brat pokazujemy Wam, jak się lepiej dogadać z tym tutaj organem, który mamy pomiędzy uszami, czyli z naszym mózgiem, jak lepiej korzystać po prostu z jego możliwości, jak wspomagać dzieci w edukacji, w ich rozwoju, ale również nas, dorosłych, jak lepiej funkcjonować. Robimy to na podstawie naszej wiedzy, doświadczenia, wyników sportowych, naszej metodyki autorskiej w rozwoju umysłowym, ale teraz w tej serii szczególnie dzięki rozmowom z osobami, które znają się na swoim fachu i mają super spojrzenie na różne aspekty związane z rozwojem. Stąd dzisiaj witam serdecznie naszego gościa. Poznajcie Klaudię Goslon, jest to fizjoterapeutka, mama, a znana wszystkim głównie z Instagrama, z profilu Misja Zabawa. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy, że możemy porozmawiać. Jakby po to tak Cię przedstawiłem, bo chcę o tych dwóch nogach Twoich opowiedzieć, o tej typowo takiej zawodowej fizjoterapii, w takim sensie jak ciało, jak ruch, może jak ciało potrzebuje ruchu, jak my potrzebujemy jako ludzie, jako dzieci, jak dzieci też potrzebują tego ruchu, tego odpowiedniego stymulowania nie tylko umysłu, ale też ciała, ale również o tym kreatywnych zabawach, które promujesz i które wymyślasz i tworzysz na swoim Instagramie. Stąd pierwsze pytanie w ogóle, skąd pomysł na Misję Zabawa? Pomysł wziął się stąd, że ja chyba od zawsze uwielbiałam takie kreatywne różne zajęcia. Mam też kanał na YouTubie, gdzie to wszystko pokazywałam, ale z chwilą, kiedy pojawiły mi się dzieci, tego czasu mi zabrakło i czegoś mi bardzo brakowało. No i tak postanowiłam właśnie głównie dla tych moich dzieci tworzyć jakieś proste zabawy, kiedy zauważyłam, że one się tym po prostu interesują. Na przykład kiedy interesowało ich powiedzmy bardziej od samej zabawki opakowanie, czyli karton, i one sobie tam dziobały, bawiły się i tak dalej. I pomyślałam, że przecież kurczę, to jest taki łatwy materiał, ogólnie dostępny, gdzie można coś ciekawego pokazać. I stwierdziłam, że może w ten sposób coś tam mnie chce zainteresować. Zobaczyłam, że trochę osób w internecie również pokazuje tego typu zabawy, więc stwierdziłam, że czemu nie, skoro mam na to pomysły, mam na to przestrzeń, czas, więc bardzo chętnie podzielę się tym z innymi rodzicami. A kiedy zauważyłam, że odbiór jest bardzo pozytywny, więc tym bardziej mnie to tak nakręcało do działania, no i ten profil tak sobie po prostu cały czas tworzę. I fajnie tam rośnie, widzę tam fajne liczby masz, jeżeli chodzi o followersów, bo tam ponad 30 tysięcy, prawda, osób, które cię obserwują. A to jest tak, że ty sobie testujesz to ze swoimi córeczkami, czy wymyślasz, że ich wrzucasz, a potem dopiero sprawdzasz na siebie, jak to działa? Czy to jest taki proces, że siadasz i myślisz, jaką zabawę wymyślisz, czy po prostu siadasz i bawisz się z dziećmi i na tej podstawie tworzą się nowe pomysły? To jest bardzo różnie, dlatego że najczęściej coś sama wymyślę i na przykład daję im do zabawy. No i jak to działa, to często wtedy pomyślę, a dobrze, jak to jest fajnie, no to mogę to nagrać, pokazać. Ale też z drugiej strony, no wiadomo, że do internetu też potrzebujemy tego kontentu i musimy to tworzyć troszeczkę więcej. Więc kiedy mam czas, to często siadam, tworzę z góry kilka zabaw, a potem po prostu im daję. No i one się tym bawią, im się to podoba. Ale z drugiej strony to jest też tak, że bez presji, bo nie każde dziecko też to lubi, nie każda zabawa jest odpowiednia dla każdego dziecka, więc po prostu często jest tak, że robię jakąś zabawę w 5 minut, a dziecko się bawi potem bardzo długo, no i to jest zachwycające. A nieraz było tak, że robiłam ponad godzinę, starałam się, a dziecko tak popatrzyło,
No, no nie do końca to było to, ale na przykład innym rodzicom sprawdza się często odwrotnie, czyli wow, wow, ta zabawa jest super, u mojego dziecka się to bardzo sprawdziło, no i ja się z tego bardzo cieszę. Także po prostu no, na takiej podstawie, że część testuje, że tak powiem, testuje na swoich, one po prostu traktują to jako bardzo dobrą zabawę, nieraz się też dopraszają, mamo, kiedy będzie kolejna zabawa i tak dalej. Tak, to nie jako chomiki doświadczalne, czy króliki doświadczalne, tylko absolutnie. Po prostu bawimy się razem i to wychodzi fajnie, można z tego zrobić fajny content. Trochę to pasuje do tego, co zawsze mój brat mówi, że kreatywność nie jest geniuszem w chwili, ale uporządkowanym procesem generowania pomysłów. I trochę to brzmi tak właśnie, jak ty opowiadasz, że albo siadasz i wymyślasz, albo podczas zabawy też musisz pomyśleć, co twoim dzieciom będzie się podobało. Ja wiem, że też jestem z takich, którzy lubią kreatywnie coś wymyślić dla dzieci, raczej rzadko lubię powtarzać jakieś takie zabawy dwa razy. Lubię coś nowego zawsze wymyślić. Czasami oczywiście siadamy do planszówek i to wtedy jest coś innego, bo to jest coś, co rozwija w inny sposób. Ale takie zabawy, jakieś tory przeszkód, jakieś zabawy ruchowe czy jakieś inne. Malowanie, rysowanie węglem, nawet kiedy nie mam węgla do rysowania, to ostatnio widziałem po prostu brykiet, który mi został z lata i nie udało się rysować. Więc to jest fajna rzecz, żeby być tutaj kreatywnym. Jakbyś mogła, może masz jakieś takie dwie ulubione swojej zabawy i mogłabyś tak na szybko przedstawić takie dwa lub trzy jakieś pomysły, żeby ci, którzy nas oglądają, od razu mogli skorzystać i spróbować, jak to wygląda, jak to działa. Ja bardzo lubię takie najprostsze rozwiązania, czyli w domu często mamy trochę kartonów, no bo wiadomo, przez internet coś tam się zamawia, czy jakieś rzeczy, sprzęty, meble i tak dalej. No i po prostu z tego kartonu widzę wielki taki arkusz, no to narysowałam sobie taki, powiedzmy, tor dla samochodzików, jakieś takie miasto. Moje, no chociaż to są dziewczynki, one uwielbiają samochody, więc no już mamy zabawę, że no nie trzeba dużo, parę kresek, prawda, podpisów, troszkę kolorków, im się to bardzo podobało, tak? Tak samo rolki po papierze toaletowym, no każdy to ma w domu, prawda? A z tego to jest kosmos, wszyscy zbierają dla moich sobie babci, a z dziadkiem zbierają, żeby jak najwięcej ich było. Tak, z tego naprawdę można cuda tworzyć, już poprzez takie chociażby kreatywne prace, ale też właśnie również takie rozwojowe zabawy, jakiś sorter można stworzyć, tu jakieś kolorki, tu jakieś liczby, jakieś literki, także zależnie jaki wiek dziecka, jakie ma zainteresowania, to już można coś takiego wymyślić. I na przykład też nakrętki po napojach, to też raczej każdy ma w domu, więc z tego też naprawdę grę planszową można stworzyć, również różne takie ciekawe rzeczy. No i ja właśnie takie zabawy pokazuję u siebie na profilu, które każdy może stworzyć z tego właściwie, co ma w domu, tanim albo zerowym kosztem tak naprawdę. Super, a łączysz to trochę też z tą swoją fizjoterapią, czyli czy też wymyślasz, bo tam większość tych zabaw, które tam przeglądałem twój profil, większość zabaw jednak jest takich właśnie manualno-planszowych, nie wiem jak to powiedzieć, bywają, ale nie ma tego dużo tych zabaw raczej takich ruchowych. Czy to jest raczej kwestia tego, że teraz mamy okres bardziej zimowy, bo tam widziałem, że w lato trochę było więcej tych pomysłów w ogrodzie, a teraz bardziej takie jednak manualne. Czy chodzi o to po prostu, jaką masz wenę, czy raczej starasz się jakbyś też planować, jakie będą zabawy wychodziły, czy też te fizyczne z ruchem planujesz więcej ich tworzyć, tak powiem? Powiem tak, to co tworzę na profilu, no to jest faktycznie dużo takich manualnych, bo ja to bardzo lubię osobiście po prostu i też widzę, że ludziom się to podoba. Też obserwuję mi dużo nauczycieli z przedszkola, którzy też to wykorzystują u siebie w pracy. Jeżeli chodzi właśnie o porę roku, no to teraz jednak więcej jest tych zabaw takich właśnie plastycznych i tak dalej. A jeśli chodzi o takie zabawy ruchowe, ja też za dużo nie pokazuję tego może, bardziej na Instastory, bo moje dzieci po prostu one biegają na placu zabaw i po prostu tego ruchu nie brakuje. Ja tutaj bardziej korzystam nie z takich zabaw, które sama muszę gdzieś wymyślić, tylko z tego, co mamy. Idziemy na spacer, tu biegamy, tu podskoczymy, tu jakiś tor przeszkód. No to jest... Ja to też staram się promować, pokazywać po prostu, że spędzamy tego czasu dużo na świeżym powietrzu. Ale co możemy w domu zrobić? No to różne piłeczki, możemy zrobić tory przeszkód i tak dalej, z tego co mamy tak naprawdę. Także to moje planowanie tych zabaw, no to polega głównie na dostosowaniu się do sytuacji, w której jesteśmy, tak? Ja też nie mam tego czasu nie wiadomo ile, więc ja staram się to wszystko tak dobrać i dopasować, żeby mi było wygodnie, żeby dzieciom się podobało, a żeby nie robić też po prostu czegoś ponad swoje siły, tak?
czyli na przykład chodzimy na zewnątrz, bawimy się, ale wracamy do domu, no to też jest trochę tego spokoju, trochę książeczek, tak równoważymy to wszystko po prostu. Super, czyli po prostu podchodzisz do tego w ten sposób, że lubisz te manualne rzeczy, więc od nich jest konkretny content, a promowanie bardziej z tego ruchu, czyli nie konkretny zabawy, ruch to tak naprawdę wyjście na spacer jest czasami bardzo mocno integrujące rodzinę na przykład, nie? Albo zabawa w berkę na dworze również integruje niesamowicie, a jest bardzo prosta i nie potrzebuje tego kontentu dodatkowego. Tak, jest też jeszcze jedna sprawa, dlaczego ja tego troszkę nie mam tych zabaw. Ja w internecie nie upubliczniam wizerunku swoich dzieci, więc też się staram, żeby jednak mimo wszystko tego tak nie było, a do zabaw, w których coś się dzieje, jest dużo, to jednak no, te buźki są często widoczne. Tak, ja jestem jednak, no, unikam tego, więc to jest też taki może u mnie, no, dlaczego tych zabaw takich, gdzie te dzieci są całościowo widoczne, jest po prostu troszkę mniej. Myślę, że fajna jest w ogóle ta nisza, którą znalazłaś, bo też jako rodzic patrzę, że dużo rzeczy sam samą, jak mówię, wymyślam, ale jak jest coś fajnego i się go zastosuje w domu, to jest czymś takim wow, nie? Taką fajną radością dla dzieci. Była taka zabawa, którą czasami stosuję, kiedy już mi się już totalnie nic nie chce, jestem zmęczony, a dzieci mają za dużo energii, że znajduję sobie takie miejsce, w którym rzucam piłeczką o ścianę, a dzieci biegają tutaj z powrotem, żeby nie dostać tą piłeczką, żeby ich nie trafić. I ja tak naprawdę siedzę w miejscu, one mają świetną, dużą zabawę i myślą, że właśnie ja wygrywam i oni wygrywają. I takie właśnie fajne zabawy ruchowe. Stąd takie w ogóle pytanie do ciebie, jak ty to widzisz? Czy w ogóle jest potrzeba dodatkowego stymulowania i dzieci, i dorosłych do ruchu? Czyli czy zauważasz jako fizjoterapeutka również, że tego ruchu powoli nam coraz bardziej brakuje, bo jednak są duże zmiany cywilizacyjne, są duże zmiany naszego dnia, naszego formy pracy, praca zdalna często za biurkiem, czy dzieci cały dzień siedzą w ławkach, to też jest w ogóle nie do przyjęcia, ale tak jest. Czy mimo to, że te zmiany, można by powiedzieć, są od kilku lat, to one cały czas narastają, cały czas coraz więcej potrzebują tej fizjoterapii, ruchu, działań? Czy raczej jest tak, że ludzie są świadomi i sami znajdują jakieś opcje na ten ruch? Jak to zauważasz? Na pewno obserwujemy obecnie w społeczeństwie, że tego ruchu jest za mało, zarówno wśród dzieci, jak i wśród dorosłych, bo jednak ten problem z nadwagą, z otyłością pojawia się coraz częściej, z cukrzycą, z tymi innymi takimi cywilizacyjnymi chorobami. Dlatego taka dodatkowa potrzeba ruchu jak najbardziej jest wskazana. U wszystkich, zarówno u dzieci, u dorosłych, no i u seniorów tak samo, bo jednak to jest bardzo ważne, żeby aktywnym być całe życie. Jest też może taka bardziej moda, bo czasami tutaj jest, tu na siłownię ktoś chodzi, tu na squasha, więc to też tak może sprzyja tym aktywnościom, prawda? Ale na przykład co my możemy zrobić jako rodzice? No to na pewno częściej sami chcieć wychodzić z tymi dziećmi i też pokazywać tym swoim dzieciom, że ten ruch jest ważny, bo dzieci uczą się przez obserwację, tak? Czyli jeżeli rodzic będzie przy tym telefonie, przy tym tablecie, przy tym laptopie przez pół dnia, no to dziecko nie będzie też inne, prawda? Więc po pierwsze swoim zachowaniem, swoją postawą, no, powinniśmy pokazywać takie i zdrowy styl życia, no i jednak tego ruchu jak najwięcej. Od najmłodszych lat poprzez zabawy szczególnie, no i potem gdzieś szukać bardziej, czy ten rower, czy hulajnoga, czy jakieś takie wspólne spędzanie czasu. Niedawno za nami jest tak naprawdę początek nowego 2024 roku, więc dużo osób ma takie postanowienia, że ja teraz zacznę chodzić na siłownię, że ja teraz zacznę ćwiczyć. No i wiadomo, jak to się zwykle kończy. Czy masz pomysł, jak się zmotywować do takiego działania? Czy po prostu masz coś takiego w sobie, że ty po prostu działasz i ty potrafisz działać i nie potrzebujesz się motywować? Czy jednak masz jakieś potrzeby, jakieś pomysły, jak siebie samo motywować do tego ruchu? Jako dorosły, bo jak najbardziej rozumiem to, że dzieci bardziej obserwują niż słuchają i to jest w 100% prawdą, więc o ile my się nie zmienimy, no to dzieci też nie pójdą za nami. Więc właśnie to pytanie, jak siebie zmotywować? Na pewno nie jest to łatwe, bo jeżeli ktoś nie ma czasu na nic, to nagle znaleźć ten czas na coś tam dodatkowego jest mu bardzo ciężko po prostu gdzieś tam w ciągu tej doby znaleźć, prawda? No, na pewno trzeba się zmotywować, trzeba chcieć coś zmienić w swojej postawie, bo jeżeli powiemy sobie, dobrze, przez cały rok teraz będę na pewno ćwiczyć, no ale to się kończy po miesiącu albo czasem szybciej, no to niestety dalej nic się nie zmieni, ale
dla mnie to jest ważne, żeby nie być samej w tym, prawda? Mhm. Czyli na przykład ja chcę mieć lepszą aktywność, no to fajnie, razem z moim mężem będziemy bardziej o to dbać, więc nawzajem będziemy się motywować. Czy właśnie więcej razem z dziećmi, razem, ale dla mnie przynajmniej osobiście takim motywatorem zawsze jest druga osoba, że coś robimy razem, coś robimy z kimś i u mnie to się sprawdza, bo jeżeli sama bym miała coś zrobić dla siebie, okej, staram się, ale no nie zawsze mi to wychodzi. Więc jak jest więcej tych osób, które się wspierają, jest to wsparcie, na pewno wtedy jest łatwiej coś zrobić. Zgadzam się, że ona jest bardzo wspomagająca mnie do tego, żeby wyjść i się przejść i żeby się ruszyć, więc w 100% się z tym zgadzam. A jeszcze taką jedną wskazówkę dam dla naszych słuchaczy, naszych widzów, bo to idzie i jako podcast, i jako obraz dla tych, którzy nas widzą, to jeszcze pomacham dodatkowo, niech będzie. Życie się uśmiecham teraz. Chodzi o to, że jak zmotywować siebie. Były takie badania, które pokazywały właśnie odnośnie ćwiczeń fizycznych. Wzięto ludzi i powiedziano im, żeby ćwiczyli przez następny chyba miesiąc. Nie pamiętam dokładnie, jaki był ten okres, przez który mieli ćwiczyć. Osoby, które standardowo nie ćwiczyły. Czy właśnie ten moment, o którym mówimy, mamy taki case, że mamy rodzica, który by chciał, żeby jego dziecko chętniej chodziło, bawiło się, biegało, a nie tylko siedziało przed tabletem lub marudziło, że się nudzi, a nie chciało tego ruchu fizycznego wykonywać. Więc byli tacy ludzie, dano im wskazówki, jak mają ćwiczyć i podzielono ich na trzy grupy. Pierwsza grupa po prostu miała ćwiczyć, miała takie zadanie i tyle. Druga grupa miała cały wykład o tym, co im to da, co dają ćwiczenia fizyczne, jak im to rozwinie ich w ogóle ciało, jak będą się czuli, że będą mieć lepsze kondycje, jak to wpłynie na ich zdrowie i życie i tak dalej. A trzecia grupa miała zamiast tego miała za zadanie po prostu sobie w kalendarzu wpisać konkretny dzień, godzinę i miejsce, w którym mają ćwiczyć. I okazało się, że wyniki dwóch pierwszych grup były straszne, czyli ludzie praktycznie od razu zarzucali ćwiczenia i nic nie robili, a wyniki tej trzeciej grupy były o wiele lepsze, ponieważ najtrudniejszą rzeczą dla nas, jak to mam powiedziałaś, jest znalezienie tego czasu na ćwiczenia, tego czasu wyrwanego z naszego dnia i jest potrzeba zbudowania nawyku. Budowanie nawyku to właśnie jest proces kilkudziesięciu dni, w których będziemy zawsze coś wykonywali zgodnie z nawykiem. Czyli nie wystarczy tak naprawdę w tym kalendarzu wpisać, że dzisiaj o godzinie 12 będę robił pompki i będę wychodził na spacer, tylko połączyć to z jakimś działaniem, które robimy zawsze. Jeżeli ja zawsze, nie wiem, rano wstaję i myję zęby, to sobie pomyślę, że po myciu zębów zrobię te 10 pompek, żeby jakkolwiek ruszyć siebie, zacząć od małej rzeczy, nie od dużej. To już to spowoduje, że jeżeli wytrzymamy, tak zagryziemy zęby, dobra, przez 2 miesiące to zrobię, po 60 dniach się wytworzy nawyk i będzie nam o wiele łatwiej to robić w przyszłości. A potem do tego pierwszego ruchu dodać kolejne. Ja zobacz, pamiętam, jak moja córka wtedy miała 4 lata, to był rok temu, zobaczyła, jak ja zacząłem ćwiczyć w salonie, właśnie robiłem pompki, była zaskoczona, co ja robię. I zaczynała próbować robić obok mnie, no bo z tą motywacją różnie bywało u mnie. Czasami było tak właśnie, że miałem zrywy na dłuższy czas, czasami na krótszy. I kiedy ona to zobaczyła, że kiedy przeniosłem to na ten element wspólny, a nie na przykład w swoim gabinecie, no to było takie coś, o wow, co to znaczy ćwiczenie, nie? I to jest fajna rzecz. Więc jeżeli mamy pomysł, jak siebie zmotywować, jak siebie włączyć, to jaki rodzaj ruchu byś najbardziej poleciła dla dorosłego, patrząc o dorosłych, o rodzicach? Co według ciebie byłoby na dzisiejsze czasy optymalne, czyli nie zabierało zbyt dużo czasu, ale pozwalało dać najwięcej jakby profitów? Ja osobiście uważam, że z tym czasem, no to może niekoniecznie, ale basen jest czymś wspaniałym, no ale jednak tam trzeba dojechać, tam trzeba spędzić trochę czasu i wiadomo wrócić, prawda? Tak? Na miejscu najłatwiej to chyba jest bieganie. No, w zasadzie biegać można teoretycznie w każdych warunkach, a jeżeli nie, no to na bieżni chociażby w domu. Jest to coś, co na pewno jest się łatwo zmotywować, ale przede wszystkim trzeba znaleźć coś takiego, co nas interesuje, no bo nie będziemy robić czegoś, co dla nas jest nieciekawe i nieatrakcyjne. Ktoś lubi właśnie siłownię, to pójdzie na siłownię, ktoś woli gdzieś tam sobie pobiegać po mieście, no to sobie pobiega. Ktoś lubi pójść na piłkę, prawda, to może sobie wziąć kolegów z kolegami. Mam bardzo dużo takich znajomych, którzy spotykają się cyklicznie co jakiś czas i po prostu grają, dorośli ludzie. Dla mnie to jest super. Także jak najbardziej, czy takie
no, sporty przede wszystkim, tak? Rower, basen, bieganie. To jest coś, co Super. myślę, że stać każdego na to, żeby ten czas troszeczkę, żeby znaleźć ten czas dla siebie. Ja głównie wszedłem w sferę spacerową, bo generalnie, jeżeli spacer jest konkretny, to też daje z tego co wiem dobre efekty. Tak w ogóle patrząc na historię człowieka, to bardzo mało obecnie ruszamy się w sposób chodzenia na nogach gdzieś. Zawsze wykorzystamy zwykle z jakiegoś samochodu, z jakiegoś podwózki i tak dalej. I te minimum, te 8 czy 10 tysięcy kroków, które mówią nam w mediach, to tak naprawdę jest bardzo, bardzo mało, bo ludzie wcześniej, były takie chyba badania odnośnie jakiejś grupy osób, które jeszcze nie weszły w cywilizację takiego plemienia pierwotnego, ile oni obecnie robią kroków. To było kilkanaście tysięcy dziennie jako taki minimum w ogóle, które każdy zrobił. Więc myślę, dla mnie przynajmniej to jest fajna opcja, szczególnie, że w ciągu dnia trudno mi się zmotywować, albo nawet nie zmotywować, tylko znaleźć czas na uczenie się nowych rzeczy. A spacer pozwala na włożenie słuchawek do uszu, włączenie podcastu lub jakiegoś właśnie odcinka na YouTubie i nauczenie się czegoś nowego lub posłuchanie czegoś ciekawego. I to też jest fajne stymulowanie mózgu, bo mózg łączy rzeczy, które się dzieją i tworzy bardzo mocne połączenia. Czyli jeżeli ja połączę, na przykład mam takie dwa momenty w ciągu tygodnia, gdzie moja najstarsza córa chodzi raz na balet, raz na takie zajęcia jeszcze inne, no to wtedy mam czas, mogę wyjść i mogę się przejść. I to jest taki coś, co automatycznie się znaczy połączyło w mojej głowie. Tak? Czyli ja wręcz czekam na ten moment, wybieram sobie w głowie, co ja będę wtedy słuchał i to jest świetnym motywatorem do tego ruchu. Skoro rodzice zaczną ruszać się, to pytanie jest takie, po co ruch mojemu dziecku? W takim sensie, ja bym odpowiedziała, zmotywowała rodzica do tego, żeby on zaczął myśleć nad tym, czy jego dziecko w ogóle się rusza odpowiednio, w sensie, czy ma wystarczająco dużo ruchu. Po co dziecku ruch? To jest bardzo obszerny temat, tak naprawdę. Ruch jest potrzebny do wszystkiego. Do wszystkiego, do każdego układu w ciele człowieka. Wpływa bardzo korzystnie na odporność, na wydolność organizmu. No teraz się dużo mówi o tej odporności, bo mamy sezon infekcyjny, ale o tą odporność trzeba zadbać wcześniej, a nie teraz. I ten ruch jak najbardziej jest bardzo wskazany. Tak samo profilaktyka wszelkich chorób, typu właśnie otyłość, nadwaga, cukrzyca, osteoporoza też w późniejszym czasie. Jeżeli chodzi o wpływ na układy, czyli układ kostno-stawowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ nerwowy, praca mózgu, to jest wszystko bardzo ważne, tak? Układ hormonalny, poprawia nam się jakość snu, w ogóle wszystkie funkcje mózgu. No, wydzielają się endorfiny, więc jesteśmy bardziej szczęśliwi. I czy i my, i dzieci tak naprawdę, prawda? Więc ten ruch jest bardzo powiązany z tą sferą psychiczną, więc no tak naprawdę też może obniżać poziom lęku, poziom jakieś takie sytuacje depresyjne. Jednak jest to bardzo ważne. Także no, im więcej tego ruchu, tym lepiej. No i No przede to wszystkim powiedz. ta sprawność ogólna, fizyczna, ona też się w dużej mierze przekłada na tą sprawność manualną, jak się okazuje, czyli tak zwana motoryka duża, kiedy mamy to wszystko opanowane jako małe dziecko, jemu jest też łatwiej potem się zabrać do tych spraw manualnych, typu pisanie, rysowanie, chwyt. To jest wszystko bardzo ważne, także no, ruch to jest podstawa Wszystko bierze się wszystkiego. z czegoś, tak? Nie ma Tak. tak, że ktoś nagle ma problem z nauką pisania, bo po prostu ma problem. Oczywiście są dyslekcje i tym podobne. Sam jestem z tych takich, więc pewne problemy się pojawiały, ale myślę, że to też bardzo ważna jest informacja, że motoryka większa wspomaga motorykę małą. Ale to powiedziałaś, to takie kilka bardzo ważnych takich punktów według mnie dla rodzica, jeżeli chodzi o jego dziecko, bo powiedziałaś o tym, że ruch po pierwsze. Oprócz tego, że daje radość, endorfinę, to myślę, że super rzecz po prostu dla każdego, ale powoduje po pierwsze dotlenienie mózgu, prawda? To powoduje dobre wydzielanie się hormonów i daje zmniejszenie lęku i dobry sen. Jakby te pięć punktów, które powiedziałeś, dla mnie są taką piątką, które mówią, okej, ruch jest rzeczą bardzo istotną, bardzo potrzebną, nie? Bo mamy świat, w którym bardzo dużo jest i depresji, wśród dzieci. Ostatnio rozmawiałem z jedną z nauczycielek, z moją znajomą. Ona mówiła, że miała właśnie szkolenie chyba z dyrektorką dwóch placówek, właśnie z psychiatrykami, tak? Z psychiatryków dwóch dla dzieci. I mówi o tym, jak strasznie dużo dzieci teraz potrzebuje psychiatry, pomocy.
jak dużo osób, szczególnie też przez tą pandemię, przez różne inne rzeczy, ale myślę też, że przez system edukacji, bo jest bardzo, bardzo mocno stresujący i wyniszczający dziecko. Ale jeżeli mam możliwość odpowiedzenia na to w jakiś sposób, no to myślę, że warto, bo są jakby te dwie drogi też. Jedna droga to jest zdrowie psychiczne, drogim ciele do zdrowy duch, czyli to, co mówisz, czyli przez ruch możemy wspomagać, zmniejszać lęki, budować też dobry sen, który jest podstawą wszystkich rzeczy, czegokolwiek byśmy nie robili. Oraz druga rzecz to jest w ogóle ćwiczenie mózgu. Też są fajne badania pokazujące, że odpowiednie stymulowanie mózgu, ćwiczenie mózgu bardzo dobrze wpływa też na zmniejszenie lęków, na zmniejszenie prawdopodobieństwa depresji i tym podobnych u dzieci. A w takim razie, czy szukałabyś takich form dla dziecka też takich grupowych działań wspólnych, czyli nie wiem, właśnie, żeby dziecko chodziło na piłkę nożną, na balet, na jakieś takie zorganizowane działania, czy bardziej byś działała w pojedynkę, żeby po prostu razem z dzieckiem budować relacje poprzez ruch, poprzez zabawy ruchowe, czy byś to łączyła i uważasz, że obydwie rzeczy są genialne? Właśnie to wszystko zależy od sytuacji, ale uważam, że obydwie rzeczy, gdybyśmy połączyli razem, no to byłoby naprawdę super. No bo wiadomo, spędzamy czas z tym dzieckiem, więc ono to też doceni później, no bo tak naprawdę zapamięta te sytuacje, kiedy byłam z mamą, z tatą, robiłam to, fajne rzeczy i oj, dziecko to z tego naprawdę zapamięta, oprócz tych korzyści, które dla siebie wyniesie, no i to jest bardzo ważne. Ale też takie grupowe zajęcia, jeśli mamy na to czas, no bo też rodzic, nie każdy, powiedzmy sobie szczerze, może znaleźć ten czas, prawda? Ale jeśli mamy na to przestrzeń, mamy możliwości, mamy finanse, no to jak najbardziej. Czy ten taniec chociażby, czy jakieś takie zajęcia, karate, no to jest zawsze coś, co dzieci lubią, a dzieci też lubią trochę rywalizacji, trochę spotkania w grupach. Także jeżeli mamy do tego środki, to uważam, że zarówno takie działanie w pojedynkę, które jest jak najbardziej super, bo przecież dzieckiem można wyjść na plac zabaw, prawda? Nie trzeba wydać na to dużo pieniędzy, ale dziecko będzie szczęśliwe, a tutaj tą stymulację ruchową mamy niesamowitą tak naprawdę. Często ktoś nie docenia placów zabaw, ale jeżeli chodzi o takie małe dzieci, no to jest genialna sprawa tak naprawdę. Super. A w takim razie, jakbyś mogła ostrzec, to byś przed jakimi działaniami ostrzegła? Jaki ruch według ciebie może być niebezpieczny dla dziecka? Wśród tych zabaw, wśród tych, nie wiem, właśnie aktywności czy sportów, wymieniłaś tutaj taniec, karate albo właśnie plac zabaw, bo myślę, że też są pewne czasami obawy, a tutaj to będzie problem potem z nogi, nie wiem, z kolanami na przykład, albo będzie problem z tym, że ktoś sobie skręci nogę, więc może lepiej takiego ruchu w ogóle nie stosować. Czy masz jakieś takie rzeczy, którymi byś ostrzegła? Tak naprawdę jedyną rzeczą, przed którą bym ostrzegła, to są trampoliny. Okay. Jeszcze do mnie, jak chodzi o dziewczynki, bo jednak kobiety mają duży problem, jeżeli skaczą na trampolinach. Pojawiły się swojego czasu takie bardzo modne zajęcia fitness i te kobiety skakały, potem się okazało, że tak naprawdę pojawia się nietrzymanie moczu, problemy właśnie z narządami rozrodczymi kobiecymi. No i generalnie mała dziewczynka jest małą kobietą, prawda? Więc uważam, że wszystko z umiarem. Raz na jakiś czas poskakać, obawić się jak najbardziej. Moja córka bardzo uwielbia trampoliny, ale ja już jej zapowiedziałam, że nie kupimy w domu. Jeśli jesteśmy u kogoś, jeżeli gdzieś jest trampolina, nie ma problemu, ale nie na co dzień. Dzieci lubią skakać, uwielbiają ten ruch, ale jednak przed tym bym przestrzegała. A jeżeli chodzi o inne aktywności, to też tak naprawdę można iść po schodach i się przewrócić, złamać tą nogę, prawda? Także no nie można zabraniać czegoś. Jeżeli coś jest fajne, rozwojowe, no to każdy musi dostosować to do swojego dziecka tak naprawdę. Każdy też interesuje się czymś innym. Zainteresowałaś mnie tą trampoliną, bo rok temu moja córka, że tak powiem, uzbierała swoje pierwsze pieniążki na część trampoliny z urodzin. Mamy tę trampolinę w domu, znaczy w ogrodzie. Nie bałam się, że może tak być. Nie, ale bardzo, bardzo dobrze, że to mówisz. Tylko takie właśnie pytanie, jakbyś była w stanie odpowiedzieć na to, czym się różni skakanie trampoliny od zabawy i skakania po prostu na podwórku, na trawie czy na kostce. Bo wiadomo, że to, co mówiłaś, to są ćwiczenia takie typowo regularne ćwiczenia kobiet, które cały czas skaczą na trampolinie, czyli to by ten ruch, który jest totalnie nienaturalny, dla nich jest wielokrotnie powtarzany i to może zawsze coś, co jest nienaturalne i wielokrotnie powtarzane, będzie powodowało pewne dysfunkcje. Tak przynajmniej rozumiem to z ciała człowieka, ma pewne ograniczone ruchy, będzie robił coś ponad swoje to normalne, naturalne możliwości, to może to być niebezpieczne. Natomiast
jaka jest różnica między dzieckiem, które i tak skacze, które i tak się bawi, ze skakania na trampolinie, a ze skakania gdzie indziej. No, nie chciałam tutaj aż tak w szczegóły wchodzić, bo akurat tutaj nie mam takiej wiedzy na ten temat. Są jednak badania naukowe, które popierają to, że skacząc na trampolinach robimy sobie szkodę. Jak działają dokładnie te mechanizmy, czy jest jakieś konkretne sprężynowanie, czy jakiś ten ruch, który na to działa, czy to jest powtarzalność tych ruchów, czy ilość. No, ciężko mi też powiedzieć, nie chciałabym kogoś wprowadzić w błąd. Jednak to zapraszamy, żeby trochę poszukać. Tak, dokładnie. W każdym razie fizjoterapeuci uroginekologiczni mają co robić po takich zajęciach. Okej, okay. Ale to były zajęcia dla dorosłych kobiet, tak rozumiem? Głównie to nie było. Tak, głównie tak. Jednak ja jestem też sceptycznie nastawiona dla dzieci, szczególnie też takich malutkich. Wiadomo, wszystko z umiarem, ale na pewno nie codziennie. Okej, okay, super. Dobrze. A jakbyś miała powiedzieć, ile ruchu powinno mieć dziecko? W sensie, czy dałabyś jakiś limit, czy dałabyś jakiś minimum, czy raczej po prostu znowu powiesz, to zależy i generalnie wszystko jest ok, tylko żebyśmy o tym myśleli? Zawsze wszystko jest, to zależy. Na pewno nie dawałabym limitów. Minimum jak najbardziej. Czyli dla takich mniejszych dzieci, powiedzmy, też nie chcę wkładać tego w konkretne ramy czasowe, ale powiedzmy mniej więcej od roku do 3 lat, ten ruch powinien być tak no minimum 30 minut dziennie. Wiadomo, te dzieci są bardziej ruchliwe, więc one i cały dzień mogą biegać, tak? No ale powiedzmy, to jest takie minimum. Potem dla takich dzieci starszych, czyli przedszkolnych i potem dla nastolatków, taka godzina dziennie, nawet do 90 minut, to też jest takie minimum, żeby tego ruchu było. No i dodatkowo dobrze by było tak 3 razy w tygodniu, żeby było jeszcze pół godziny więcej na takie ćwiczenia bardziej intensywne, które by im wzmacniały te mięśnie, poprawiały ich szybkość, sprawność, gibkość. Ale to wszystko też zależnie do zainteresowań, prawda? Bo u młodszych dzieci stosujemy gry i zabawy ruchowe, żeby je czymś właśnie zainteresować. A wśród starszych no to już takie typowe sporty albo indywidualne, albo grupowe. Czyli właśnie no, to już do zainteresowań trzeba, tak? Czyli nie robimy tych limitów, ale no, im więcej, tym lepiej. Okej. Okay. Myślę, że bardzo ważna rzecz dla wszystkich rodziców nastolatków, bo myślę, że 90 minut dziennie, czy tam 60 minut dziennie jest praktycznie nieosiągalne dla wielu z nich obecnie, kiedy chodzą do szkoły, kiedy zwykle podwozimy ich, wracają autobusem, wracają do domu, nie ma tego ruchu oprócz WF-u, który jest 2 razy w tygodniu, czy nie wiem teraz, ile dokładnie jak to wygląda, bo tego ruchu nigdzie nie ma, nie ma gdzie go złapać, prawda? Więc myślę, że tutaj trzeba o to zadbać, żeby codziennie był ten fragment wymuszający ruch. Tak się zastanawiam, jak chodziłem do liceum, miałem możliwość ze swoich, że tak powiem, pieniędzy sobie kupić bilet miesięczny, albo nie kupować i mieć z niego zaoszczędzone coś innego. I wiem, że chyba oprócz jednego miesiąca zawsze nie miałem tego biletu. I mimo, że miałem kawałek do szkoły, bo tam chyba ponad 20 minut się szło szybkim marszem, to było jednak ten element bardzo bardzo fajny czas dla mnie, bardzo fajny czas słuchania muzyki, ruchu i wejścia do szkoły. I myślę, że ja bym zachęcił w ogóle rodziców, jeżeli jest to oczywiście możliwe, jeżeli to nie jest tak, że to jest nierealne, żeby jednak też to pójście do szkoły i powrót do szkoły, jeżeli jest to możliwe, zostawić też na ten spacer, na ten ruch, czy to rowerowy, coraz bardziej też modne widzę, czy to chodzenie po prostu ruszanie swoimi nogami wtedy z powrotem, bo to już jest jakby pierwsza dawka, jak minimum, które pozwoli po pierwsze na ten ruch, a po drugie też na takie wyciszenie, bo wydaje mi się, że znaczy na pewno szkoła jest hałaśliwa bardzo mocno, potem powrót do domu i znowu wejście w komórkę, wejście w coś już powoduje znowu hałas, a taki czas spaceru można powiedzieć, nazwać pewnego rodzaju medytacją, czyli pewnego rodzaju też wyłączeniem tych wszystkich emocji, które były w szkole i wejściem w dalszą część domu, życia w domu i funkcjonowania, co to też pozwoli znowu złapać zdrowie psychiczne dla naszego dziecka, trochę większy oddech i większą siłę do działań. Super. A jakbyśmy tak spojrzeli na te dzieci najmłodsze na przykład, tak? Czyli na przykład mamy te dzieci 1-3, to jak ty się bawiłaś, czy bawisz, bo nie jestem pewien, w jakim wieku masz dzieci, więc nie wiem, czy nadal się bawisz w takim wieku z dziećmi, ale jakie zabawy ruchowe z nimi robisz, a jakie robiłabyś ze starszymi?
Tak, moje dzieci właśnie są w wieku, jedna ma 2,5 roku, druga ma 4,5, więc to się właśnie... Super. To co z nimi robisz? Jak się z nimi bawisz? Jak je aktywizujesz? Oprócz tego, że pójdziesz na plac zabaw lub... No teraz będzie ciężko, bo jest zima, nie? Ale co z nimi robisz w domu, żeby ich zaktywizować? One ogólnie, że tak powiem, same się aktywizują też, nie potrzebują jakoś bardzo tego mojego nakłaniania, one po prostu bardzo lubią biegać, więc jeżeli mamy to miejsce, to ja im na to pozwalam, jeżeli to jest to bezpieczne i nie ma tam czegoś, gdzie zrobiłyby sobie coś złego, to one sobie właśnie biegają, można dla nich robić też różne tory przeszkód, jeżeli mam jakichś specjalistycznych, jakichś takich pachołków, czy takich, takich piłeczek powiedzmy, no to możemy wykorzystać z tego, co mamy, tak, one sobie lubią przeskakiwać, ja często im gdzieś tam kocyki układam, pod duszki, one sobie gdzieś tam przez to biegają, turlają się. To tak, jeżeli chodzi o zimę, bo no co dzień, no to wiadomo, gdzieś tam biegamy sobie, bawimy się w chowanego, biegamy, bawimy się w berka. One bardzo lubią też bańki mydlane, więc ja często robię im te bańki. One biegają po całym ogrodzie za tymi bańkami i już wtedy mają ruch, tak? Super. No, chociaż no, na ten plac zabaw, no to chodzimy dość, no staramy się dość często. No, on może nie jest najbliżej, więc to też często jest problem, nie, że plac zabaw też nie każdy ma blisko siebie, ale tak rowerek jak najbardziej, bawimy się no, na tym, co mamy, tak? Hulajnoga, rowerek. Także staramy się korzystać z tego, co mamy. Okej, okay, a rowerki biegowe są dobre czy złe dla naszego układu nożnego, że tak powiem, bo wiem, że nogi zwykle wtedy idą też u tych mniejszych dzieci. Układają się w taki sposób, że też może spowodować to pewne jakieś... nie jest naturalne dla nas, żeby się w ten sposób poruszać. To jest też jakiś wymysł ostatnich kilkudziesięciu lat, powiedzmy, tak, że są rowerki biegowe. Wcześniej czegoś takiego nie było. Czy to jest zdrowe dla dziecka, czy raczej powinniśmy rezygnować z takich rowerków biegowych i najpierw na przykład hulajnoga, a potem już normalne pedałowe rowerki? Rowerek biegowy dla mnie to jest bardzo dobre urządzenie, dlatego że taki rowerek, on wpływa super na równowagę dziecka, tak naprawdę. Dziecko sobie bardzo świetnie jest w stanie złapać tą równowagę, zadbać o swoją koordynację i tak naprawdę ja znam bardzo dużo wśród znajomych takich dzieci, które jeżdżąc na takim rowerku biegowym załapały tą równowagę, później wsiadły na rowerek już taki normalny, powiedzmy na tym większym rowerku odczepiało się pedały i one sobie dalej jeździło tak na takiej biegówce, jak złapały tam równowagę i nie potrzebowało nawet tych bocznych kółek, ono sobie zaraz siadało i jechało. Także ja jak najbardziej jestem za tymi rowerkami, bo one dają dzieciom dużo ruchu, dużo takiej no, swobodnej zabawy i no, na pewno wpływają dobrze na tą równowagę i koordynację. Także tu bym na pewno nie odradzała, ja jestem jak najbardziej za. Super, czyli po prostu też korzystać z tego, co mamy, być kreatywnym co do zabaw i fizycznych, i tych takich manualnych, które promujesz u siebie na swoim kanale, aż na swoim Insta. Więc dziękuję Ci bardzo za te wszystkie odpowiedzi. Na końcu mam takie pytanie, które zadajemy wszystkim naszym gościom. Jestem ciekawy bardzo, co odpowiesz, bo masz dzieci jeszcze w wieku przedszkolnym, więc doświadczenie z polskim systemem edukacji raczej masz ze swojego własnego doświadczenia, z tego jak Ty przechodziłaś przez szkołę, więc z tej perspektywy albo z innej perspektywy, jak chcesz, odpowiedz na to pytanie. O. Masz możliwość zmiany jednej rzeczy w polskim systemie edukacji. Masz możliwość wydania jednego rozporządzenia, które zmienia jedną rzecz. Co to by było? Tylko jednej? Dużo osób tak odpowiada, tak, niestety tylko jednej. Na pewno więcej zajęć fizycznych, jeżeli chodzi o ten mój zawód. Na pewno więcej, bo to się jednak obserwuje. Wady postawy i te wszystkie negatywne skutki tego, że dzieci chodzą z ciężkimi plecakami, mają mało czasu dla siebie, jednak to jest bardzo widoczne, dlatego więcej zajęć fizycznych, więcej zajęć WF-u. Super, super. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że skorzystacie z wiedzy, z tego, żeby trochę więcej ruszyć właśnie szczególnie młodzież, która ma często problem z tym ruchem, ale też samemu, jak włączyć się w ten ruch, jak zbudować sobie też nawyk własnego ruszania się, które jest, jak widzicie, bardzo, bardzo potrzebne, bo bardzo często myślimy, co zrobić, żeby mieć lepszy sen, albo co zrobić, żeby, nie wiem, żeby schudnąć, albo cokolwiek innego, a ruch jest podstawą do wszystkich tych rzeczy, więc myślę, że warto się ruszać i tak z taką myślą was zostawiamy.
Bardzo Was zapraszam do zostawienia łapki w górę albo komentarza, jaki codzienny ruch uprawiacie Wy i Wasze dzieci, co Wy robicie na co dzień, żeby się ruszać i czuć zdrowo. Tymczasem życzymy Wam wspaniałego dnia i do zobaczenia. Zobaczenia.